Ładniutkie. No dziewczynki, już koniec tych komplementów. Nasze panie spotykają się raz na jakiś czas i nie mogą sobie tutaj się nacieszyć sobą, prawda? Tak, dlatego tym bardziej, że ja się z Anią bardzo synchronizuję. Tak jak podglądałam i mój mąż tyle komplementów powiedział, że o matko jedyna, a to jest taki krytyk. Że szok, to cię koziorożec. I wy nie jesteście zazdrosne o swoich facetów, jak tak podglądają koleżanki wróżki? A po co? To dobrze. Ja słyszałam, że teraz jest tak, że kobiety słuchają wróżb, a mężczyźni po prostu przyglądają się pięknym wróżkom w EzoTV, to prawda? I dobrze, niech się przyglądają, niech się nie patrzą, nie widzą to piękno. Co więcej, zaczynają się telefony od panów, czyli panowie powoli zaczynają przekonywać się do tego, że ezoteryka i przepowiednie naszych wróżek mogą poprawić jakość życia, prawda? Tak, mogą poprawić, ale nie tyle przekonują się teraz, co panowie od dawna wiedzą, bo przecież mamy doskonałych ezoteryków w telewizji również. No tak, ale coraz częściej dzwonią do nas widzowie mężczyźni, co jest bardzo dobrym znakiem i to jest tylko zasługa pięknych naszych wróżek. Oraz ich przepowiedni. I mądrych. EzoTV. Nie wiesz, co przyniesie los. Co przyniesie życie? Zadzwoń do nas. My wiemy, tak. Jak ktoś wie, to niech dzwoni. Tak jest, zapraszamy. Serdecznie. EzoTV, bądźcie z nami.